Zaczynamy zawieszać girlandę. Krzysiu tam walczy. Pokażemy wam efekt końcowy, gdy już z tym uda nam się coś wywalczyć. Patrz, ile balonów! Ile balonów! Ja! Ja! Wszystko dla ciebie. Mikoła! Zainteresowany jak morzem po prostu. Ale pięknie, prawda? Mam tyle białych. O, super. Przyda się. Na razie wygląda to tak. Wygląda to super. Mamy bardzo dużo balonów. Tam jest jedyneczka taka trochę ukryta, taka trochę nieśmiała. Tak. Widzimy się za chwilę, jak trochę tutaj jeszcze ogarniemy, bo jeszcze tu jest cały syf. Wszystko, w ogóle drzewo stoi na stole. Kupiliśmy teraz na szybko, słuchajcie, bo nie mieliśmy obrusa, taką jutową matę. Wygląda przepięknie. To będzie sztos. Jeszcze na środek dam te zielone liście. Może zrobimy jakąś z małymi balonami taką dekorację. Będzie sztos. Talerze powyciągam. No, jak skończysz dmuchać, to talerze powyciągam. Własne te? Takie dorosłe. O matko!
Maćku, od kogo taki piękny prezent? Dzień dobry, w dniu kolejnym, my już po imprezie, sprzątamy jeszcze resztki. Oj, zmywarka to jest cudowna rzecz, bo po prostu byłaby tragedia. Wszystkie dekoracje jeszcze sobie tutaj są. Tyle nam zostało torta. O, i ciastek. Także dzisiaj mamy na śniadanie. Zastanawiałam się, czy nie zrobiłam tego torta za dużo, bo był, wiecie, dwupiętrowy i ogromny. Tymczasem okazało się, że właściwie było go w sam raz, że też mogłam poczęstować drugi raz. Wszystkim smakował bardzo. Z mojej perspektywy, gdzie osoba ta była po prostu tą, która piekła, uważam, że mogłam go bardziej nasączyć. Ale generalnie wszystko ok. Także nie stresujcie się, tylko weźcie i nasączajcie te swoje torty, bo wtedy są bardziej wilgotne, a ja tylko tak, żeby, wiecie, mi się flaka nie zrobiła. No, ale i tak wszystkim smakował. Przepraszam, mam tutaj maść na twarzy, więc jestem trochę brudna. Co chcę podziękować, to tutaj wszystkim gościom, bo było tak fantastycznie, tak żeśmy się uśmiali, siedzieliśmy. Mikołaj poszedł spać, a myśmy siedzieli jeszcze chyba z 3-4 godziny po tym, jak Mikołaj poszedł spać. Tak. No powiem wam, że rewelacja i była prababcia Mikołaja i wszystkie kuzynki. No po prostu super. Dziękujemy wszystkim, byliście fantastyczni i Mikołaj tam z tyłu za kamerą krzyczy, że dziękuję, że było super, że bardzo mu się podobało. To tam jeszcze Miki? Prezenty są fajne, ale metki z prezentów są jeszcze lepsze, nie? Słuchajcie, Mikołaj ma tyle prezentów, a i tak cały czas wybiera jakieś meteczki, jakieś coś tam. I bawi się nim tutaj sobie poskładali mu taki samochodzik z Lego, to tym samochodzikiem zasuwa wszędzie. No i tutaj ma wszystkie te, w ogóle, bo nie pokazałam, może pokazałam wczoraj, patrzcie, jakie czadowe balony, nie? Mamy żyrafę i lwa, także ciocia Asia, wujek Sebastian idealnie w klimacie tego tortu i tak dalej trafili z balonami. Ojej, od chrzestnego dostał ogromne autko, w którym sam jeździ, od dziadków tutaj ciuchcie. Jezus, może nie będę wymieniała, bo jeszcze się pomylę i będzie strasznie. To też jest od cioci Asi i Sebastiana. Tu jest od Norberta i Emilki. Tu jest chyba od cioci Kasi. Tak, ty pamiętasz, co jest od kogo? Tak, co tam znalazłeś? Klocka. To popatrzcie, Mikołaj, możesz wrzucić tutaj do ciuchci. Tu wrzuć i zobacz, co zrobimy. Tak, i popatrz. Ciuchcia wykiprowała i nie ma. Znikła klocka. Proszę. Oj. Ba. Tak? I jeździmy całą ciuchcią. Ale super. Nie wiem, czy się zmieści, wiesz? Tak, brawo. Tak. No, a najlepsze jest to, bo dostał taką śmieszną piłę, no nie? Ale najbardziej kocha ją, przepraszam bardzo, Daleń, nie? Daleń po prostu ubóstwia piłę. No, ale dzisiaj w ogóle, bo to jest prześmieszna sytuacja, warta wspomnienia, oprócz urodzin Mikołaja, 3 dni później ciocia Asia, czyli moja siostra, i wujek Sebastian mają rocznicę ślubu. Również pierwszą, bo wzięli ślub 3 dni po tym, jak Mikołaj się urodził. Prawdopodobnie za chwileczkę tylko dostaniemy informację, że się obudzili, bo oni mogą spać dłużej. Tak, ludzie bez dzieci mogą spać dłużej. Tego zazdraszczam. Pojedziemy z niespodzianką. No. Dobra, idziemy sobie zjeść torta, wypić na spokojnie kawkę i zgłosimy się nieco później. Tak. O. Oj. Brawo.